Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Marcin Palady jest naszym gościem, socjolog polityki. Panie Marcinie, tydzień temu widzieliśmy się i przewidywaliśmy wtedy wyniki wyborów. Dwa tygodnie temu przewidywaliśmy wyniki wyborów. No i pamiętam, mam tutaj przed sobą otwarty tekst. Doszliśmy do wniosku, głównie ty, ale wszystko co złe to ja biorę na siebie, wszystko co dobre przewidziałeś, to przewidziałeś ty, że jeśli potwierdzą się sondaże, PiS będzie mieć około 200 posłów, a opozycja centrolewicowa 220, wszystko będzie w rękach Konfederacji, która nie wiadomo czy będzie chciała wesprzeć techniczny rząd. Jeśli się nie uda powołać rządu 5 marca, znów będą wybory, tak myśleliśmy dwa tygodnie temu, jakbyśmy to zrewidowali. I tak wyglądały preferencje w połowie tygodnia tego kończącego kampanię wyborczą. Czyli przed 15 października. Natomiast istotny ruch dokonał się moim zdaniem między 12 a 14. To był ruch profrekwencyjny, powodujący to, czym chyba wszyscy byli zaskoczeni, bo chyba nikt nie przewidywał, że ta frekwencja nie tylko przekroczy poziom 70%, to ona przekroczyła nawet 74%. Prawie 75%, tak, 74%. Co oznacza, że do urn poszło 20% więcej wyborców niż w roku 2019, a frekwencja w 2019 już była wysoka, jak na standardy polskie, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Ale też poprzez wyższą frekwencję nastąpiły przepływy. To znaczy ci dodatkowo zmobilizowani plus niezdecydowani w większości poparli partie opozycyjne, w tym te partie centrolewicowe. No, natomiast najistotniejsza rzecz z punktu widzenia tej wyliczanki mandatowej, o której rozmawiamy, miała miejsce w ostatnich 2-3 dniach. To był odpływ z Konfederacji i przepływ w kierunku trzeciej drogi, bo przypomnę, że praktycznie żaden z sondaży nie mówił, że to będzie aż tak dobra pozycja trzeciej drogi w wyborach, bo to było, przypomnę, 14,4%. I właśnie ten bardzo dobry wynik trzeciej drogi. Czyli słabość Konfederacji spowodowała, że w tym podziale mandatów w okręgach wyborczych udało się zgromadzić opozycji centrolewicowej większość. Czyli twierdzić, że ten filmik, to nagranie Banasia, prezesa NIK-u, sprawił, że Konfederacja zanurkowała, czyli teoretyczny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości zanurkował w sondażach z jakichś 12% może do, czy z 10% nawet procent do 7%. Jednocześnie nic to nie dało Prawu i Sprawiedliwości i ten elektorat odpłynął prawdopodobnie do trzeciej drogi. Wybory, tak? Czyli Telewizja Polska załatwiła Prawo i Sprawiedliwość. W dużej mierze może tak powiedzieć. Wybory wygrywają ci, którzy popełniają mniej błędów. W końcówce ta skala błędów w przypadku Prawa i Sprawiedliwości była o wiele większa niż w przypadku partii opozycyjnych, tych centrolewicowych. A sądzisz, że gdyby nie ten filmik, to co by się wydarzyło? To ten scenariusz, o którym mówiliśmy ten wcześniej? Ten filmik miał duże znaczenie, dlatego że mieliśmy w kilku ostatnich miesiącach taką grupę wyborców, która krążyła gdzieś między wcześniej PL 2050, potem trzecią drogą, a Konfederacją. To byli ci, którzy nie zgadzali się na dyktat dwóch partii, czyli PiS-u, ci, którzy poszukiwali alternatywy dla tych dwóch dominujących partii i oni byli przez dużą część pierwszej połowy tego roku, tak można powiedzieć, zaparkowani, jeśli chodzi o Konfederację. To były te notowania na poziomie 12, 13, 14 i więcej procent między czerwcem a lipcem. Od lipca zaczął się stopniowy zjazd Konfederacji. Ona się w pewnym momencie ustabilizowała gdzieś w okolicach 9-10%. No. I to się przekładało na taką liczbę mandatów, która łącznie z tym, czego można było się spodziewać w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, to mówiliśmy, że to będzie około 200 mandatów, dawałaby większość w następnym rozdaniu. Natomiast ta część wyborców właśnie Konfederacji postanowiła na ostatniej prostej częściowo przerzucić swoje głosy w kierunku trzeciej drogi i to się, tak jak powiedziałem, przełożyło na większość mandatową po stronie centrolewicy. W czasie naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy, też ocenialiśmy debatę kandydatów, i ta debata tak naprawdę niewiele zmieniła. Kiedyś mówiło się, że od debaty mogą zależeć wybory, a tutaj nie. Donald Tusk wypadł najsłabiej, tak oceniliśmy nie tylko my, ale właściwie wszyscy. I okazuje się, że na Donalda Tuska głosowało 500 tysięcy ludzi. 500 000 ludzi głosowało na Donalda Tuska. Absolutny fenomen. Tak jakby ci ludzie, nie wiem, nie pamiętali, jak Donald Tusk rządził, czy nie wiadomo o co chodzi. No ale nie jest przypadkiem, że Donald Tusk był liderem w Warszawie. Tutaj wygra każdy, kto nie jest z PiS-u.
To też jest ciekawe, nie? To jest fenomen. Taki, czy PiS jest obciachowy dla wielkich miast? Czy PiS jest obciachowy, czy jest październikowy dla młodych ludzi? Inaczej powiedziałbym, to nie jest ludzi? Specyfika wyłącznie Polska, bo jak przyjrzymy się wynikom wyborów w innych stolicach państw europejskich, no choćby popatrzmy, że o poglądach liberalnych jest burmistrz Pragi, o poglądach liberalnych jest burmistrz Budapesztu, tylko dając przykłady z naszej części Europy Środkowej, to z całą pewnością w tych wszystkich stolicach, które wymieniłem, w tym w Warszawie, dokładając jeszcze do tego, jest wyraźnie przewaga takiego elektoratu liberalno- czy liberalno-lewicowego, natomiast elektorat prawicowy jest zdecydowanie poniżej tego, co obserwujemy w skali całego kraju. Hołownia dobrze wypadł w czasie debaty. Hołownia wykorzystał swoją szansę. Hołownia przekonał wielu ludzi, ale też ja słyszałem, nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, że nie, słyszałem jeszcze przed wyborami, że sporo moich znajomych mówiło tak, kurczę, no ja nie mam na kogo głosować. Nie mam na tych nie zagłosuję, bo... Na tych też nie zagłosuję, bo, czyli na te dwie największe partie. Nie mam na kogo głosować, to chyba zagłosuję na trzecią drogę. I tak to poparcie, które normalnie w normalnych sprawach, gdyby nie pewne błędy popełnione przez Platformę Obywatelską i przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość, do których Prawo i Sprawiedliwość się już przyznaje, zaraz o nich porozmawiamy, gdyby nie te błędy, to część tego elektoratu nie spadłaby na Hołownię i na Kosiniaka-Kamysza. No z całą pewnością, no bo przecież ostatnie sondaże, poza nielicznymi wyjątkowymi, mówiły, że to będzie gdzieś poparcie między 9 a 11%, a jednak 14,4% to nie była ta prognozowana reprezentacja na poziomie 40, a 60 kilku mandatów, to było te dodatkowe 20 kilka mandatów na rzecz centrolewicy. Hołownia wypadł dobrze w debacie, ba, przecież to nie jest tak, że cała Polska, ci potencjalnie wyborcy obejrzeli debatę, natomiast wiele osób dowiedziało się na podstawie komentarzy po debacie, że słabo wypadł Donald Tusk i że dobrze wypadł chyba najlepiej, bo tak generalnie dominowały komentarze Szymon Hołownia, co się przełożyło na stabilizację albo lekki wzrost notowań trzeciej drogi, czyli oddalenie się od tego niebezpieczeństwa pokonania w dół progu 8% i w efekcie zaowocowało tym, że na ostatniej prostej, co zwykle obserwujemy, jest takie zjawisko uciekającego pociągu, czyli część chce się po prostu załapać tych jeszcze niezdecydowanych do tego, który się wydaje najbardziej atrakcyjny i z całą pewnością w końcówce kampanii tym najbardziej atrakcyjnym produktem dla tych, którzy na co dzień nie interesują się polityką, a jednocześnie są trochę jednak na dystans do tej dominacji PiS-u, ta oferta trzeciej drogi okazała się najbardziej trafna. Mamy koalicję, która prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, prawie ze 100% będzie rządzić. Ta koalicja jest niezwykle egzotyczna, tak to nazwijmy, bo tych ludzi dzieli... Tęczowa. Tęczowa, demokratyczna. Tam jest wiele kolorów. Tam jest wiele kolorów. Wiele kolorów, no właśnie, ale ja pamiętam, jak Hołownia mówił, że z Kołodziejczakiem to na pewno nie. Że tam, gdzie będzie Kołodziejczak, to mnie tam nie będzie. To są oficjalne wypowiedzi Hołowni. I te wypowiedzi są już przypominane. Pamiętam Annę Żukowską, która powiedziała, że na pewno w żadnej koalicji z Giertychem, że na pewno nie. No i okazuje się, że muszą połknąć własny język, no bo w tej koalicji są i będzie i Giertych, i będzie Kołodziejczak. Co więcej, Giertych ma być podobna, czyli jest takie, jest taka opinia, jest, pojawiło się to już w przestrzeni publicznej, że Giertych miałby być nawet prokuratorem generalnym, w co niespecjalnie wiedzę, przyjeżdżę, ponieważ ten człowiek ciągle ma zarzuty. Więc pytanie o tą egzotyczność koalicji, pytanie o to, czy oni naprawdę mogą rządzić, no bo jak mogą rządzić, jaki program gospodarczy, co tu wypracować, no przecież Zandberga z Tuskiem dzieli wszystko chyba, brodę nawet ma Zandberg, Tusk nie ma, wszystko ich dzieli. To będzie z całą pewnością bardzo trudna koalicja i zgadzam się tutaj, najbardziej egzotyczna ze wszystkich po 1989 roku. Bo mieliśmy oczywiście z reguły, odliczając po 15 roku, gdzie były rządy jednej formacji, ale jednak jakąś formę porozumienia z reguły dwóch komitetów, dwóch partii. Lewica z PSL-em, PSL z Koalicją Obywatelską w czasach AWS-u, to AWS przez 3 lata z Unią Wolności. A tutaj jednak nawet jakby policzyć, to nie są trzy formacje, tylko cztery, biorąc pod uwagę, że trzecią drogę tworzą dwa środowiska polityczne. A tak na dobrą sprawę, jakby dokładnie policzyć, to jest w sumie 11 partii, które będą współtworzyły tą koalicję. Wypracowanie w wielu dziedzinach wspólnego stanowiska będzie zadaniem niezwykle trudnym. W żadnej dziedzinie można zaryzykować stwierdzenie, że jak będzie taki stały komitet polityczny z udziałem reprezentantów tych wszystkich formacji, które współtworzą, no to na dobrą sprawę on powinien obradować niczym konklawę, non stop, bez żadnej przerwy, z dostarczonymi posiłkami i piciem, bo przecież tych sytuacji, w których trzeba będzie wypracować jakieś wspólne stanowisko, będzie bardzo, bardzo dużo i to bynajmniej nie dotyczy tylko sfery gospodarczej, bo nawet jakby popatrzeć na to kwestie obyczajowe,
obyczajowe. No przecież co łączy związki w takiej sytuacji tych, którzy to związki partnerskie, to powiedzmy, że ja zakładam, że w jakiejś łagodnej, uzgodnionej formie to przejdą. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o programie Lewicy, która mówi wprost o tym, że trzeba wprowadzić związki jednopłciowe w Polsce, a z drugiej strony popatrzymy, co mówią konserwatyści, którzy są w trzeciej drodze, w tej części PSL-owskiej, no to mamy tutaj do czynienia z absolutną przepaścią. Wiesz, tam jest jeszcze jeden problem. To jest problem taki, że na przykład w trzeciej drodze są ludzie, którzy są pokłóceni, czy byli pokłóceni na śmierć i życie, to może w polityce o tym nie mówmy, ale byli pokłóceni, czy zostali wprost wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej. Tak. Ci ludzie będą musieli ze sobą współpracować przy zaciskanych zębach. Dokładnie tak. Jeszcze jedno, bo zdaje się, że PiS uświadomił sobie, dlaczego przegrał. PiS przegrał. Nie? Nie. No Czarnek mówi, że przegraliśmy, dziś powiedział to Czarnek. To pojedyncy politycy, którzy trochę wyciągnęli wniosków. A skąd jest to Czarnek powiedział, bo jeszcze nie powiedziałem, a ty czytałeś już, tak? Słucham? Czytałeś. Ja czytam w twoich myślach. Okej. To ci, którzy nie wiedzieli, to ci z państwa, którzy nie wiedzieli, Czarnek powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało dlatego, że nie mają zdolności koalicyjnej. No ale to o tym teraz się dowiedział, że nie mają zdolności koalicyjnej. Przez 8 lat robili wiele, żeby tej zdolności nie mieć. I to jest w ogóle zaskakujące też to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało z Platformą Obywatelską ponad 1 000 000 głosów. Bo ponad 7 600 000 głosowało na 7 600 000 coś tam, gdzie głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. 7 600 000 mniej niż na Platformę Obywatelską. To jest ponad 1 000 000 głosów, ponad 1 000 000 Polaków wybrało jednak Prawo i Sprawiedliwość i mimo to Prawo i Sprawiedliwość nie może się z nikim dogadać, bo nikt z nimi nie chce rozmawiać. Wszyscy są poobrażani. Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat obrażało wszystkich. Ale dokładnie, ale przecież trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dokładnie wszystko przez 8 lat, żeby zrazić do siebie potencjalne środowiska, z którymi mogłoby zawrzeć koalicję. Dlaczego tak zrobią? To jest jakieś kwestie charakterologiczne? Oni nie mają to było to przekonanie w 2015. Nie mają umiejętności miękkich w ogóle? Nie mają. Większość z nich zdecydowanie nie ma, ale dodatkowo to stanowisko zostało przez nich utwardzone po wynikach wyborów w roku 2015, kiedy przypomnę, po raz pierwszy była taka sytuacja do roku 1989 czy 90, że zwycięska formacja dysponuje samodzielnie większością. Wcześniej to był Sejm, Senat w kadencji 15-19, potem Sejm i to w moim zdaniem spowodowało trwałe zmiany w myśleniu, że w zasadzie my się nie musimy z nikim dzielić, z nikim rozmawiać. No, weźmy przykład kadencji 15-19, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe absolutnie dysponowało prawem do tego, żeby mieć swojego członka w prezydium Sejmu, dlatego że mieli swój klub parlamentarny. Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Nie dopuściło do tej sytuacji. Co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez lata z Konfederacją? Nie wpuszczało do mediów publicznych. Nie, są nawet nie występowali w telewizji polskiej. Tak, dokładnie. Po raz pierwszy wystąpił Bosak w debacie po przecież wielu latach. No i trudno oczekiwać, żeby w sytuacji takiego niepartnerskiego, a przedmiotowego traktowania potencjalnych koalicjantów ktokolwiek chciał z Prawem i Sprawiedliwością rozmawiać. PiS musi przejść bardzo dużą przemianę. Musi dokładnie zanalizować. Właśnie to cię chciałem spytać. A zanim jeszcze o to spytam, to chciałem ci podzielić się z tobą taką najnowszą plotką warszawską. Otóż jest plotka warszawska, która mówi 18, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje tylko wyciągnąć 18 posłów z PSL-u, a może z Lewicy, może z Zandberga, wyciągnąć 18 posłów, jeszcze nie posłów, żeby ta koalicja nie miała większości, bo wtedy no, nie będzie miała większości. 12, 30, czy 18, czy 19 i wtedy nie będą mogli przegłosować i rządziłby, oczywiście w rządzie mniejszościowym. To są urojenia ludzi, którzy nie potrafią się pogodzić z przegraną, z werdyktem suwerena. To jest dokładnie walczą taka do końca, sama sytuacja. A ty już się poddałeś. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jaka miała miejsce z Platformą Obywatelską w 2015 roku. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało, że oni przez długie miesiące nie przyjmowali do wiadomości, że jednak jest polityczna zmiana, że zostali odstawieni na boczny tor do ław opozycyjnych, a rządzi inna większość. To jest dokładnie taka sama sytuacja. No, mówienie o tym, że PiS-owi brakuje 18 mandatów, to jest założenie, że do tych 194, które ma Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, z automatu dodajemy Konfederację. Dlaczego mało tych Konfederację, nie, Konfederację nie. Konfederacja nic im nie daje. Znaczy nie daje im w ale tym mówisz sensie o zablokowaniu. To jeżeli dodamy do 194 18 mandatów, to ile łącznie? Nie, tu chodzi o to, że to, znaczy oni nie mają wtedy, Koalicja Obywatelska razem ze swoimi koalicjantami nie mają 230 głosów. Wtedy. No, w tej chwili mają 248, żeby ich pozbawić, trzeba wyjąć
18. No tak, no tak. To jest ta plotka. No tak, ale od nich trzeba wiedzieć, nie z Konfederacji. Konfederacja może być dodatkowa. Można zadać pytanie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwości w kadencji 19-23, kiedy ta większość była bardzo chybotliwa, udało się przyciągnąć 3, 4, 5 posłów. Nie, nawet jednego senatora Eichlera, się nie udało. Eichlera, Mejzę, Trzechot, Kukiza, to teraz przy tych jeszcze bardziej głębszych podziałach, które się zarysowały w toku kampanii, jak miałoby się Prawo i Sprawiedliwości udać przeciągnąć z tamtej strony 18 posłów? Przecież to jest science fiction. Sądzisz, że Sejm będzie 4-letni, że tym ludziom uda się, tej koalicji uda się rządzić przez 4 lata, bo jakby program jest zmienny. Jeszcze jedno, no grozi im pewne niebezpieczeństwo związane z tymi obietnicami, które słyszeliśmy w kampanii wyborczej z różnych liderów, kilku liderów, i one są nie dość, że sprzeczne, no to one są bardzo ofensywne. Donald Tusk mówi, że od stycznia nauczyciele dostaną 30% podwyżki, budżetówka dostanie 20% podwyżki, że kredyt 0% będzie na mieszkania, że, no, no, że właściwie aborcja na życzenie to jest coś, co do 12 tygodnia życia, coś, co powinien natychmiast wprowadzić. Tego się chyba wprowadzić nie da. Więc czy te rządy nie zostaną wcześniej, może jakoś tam, nie wiem. Mamy absolutnie do czynienia z sytuacją niepewności, jeśli chodzi o geopolitykę. Nie wiemy, w którym kierunku pójdzie konflikt, który jest za naszą południowo-wschodnią granicą. Kolejny wielki, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Mamy po drodze wybory prezydenckie w 25 roku w Polsce, w połowie 25 roku. Mamy w listopadzie przyszłego roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To też bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie działo w polskiej polityce. I z całą pewnością to, co będzie miało miejsce do połowy 25 roku, to będzie jakaś forma kohabitacji, współpracy między prezydentem Dudą wywodzącym się z Prawa i Sprawiedliwości i centrolewicową większością rządowo-parlamentarną. Natomiast istotne jest to, co się wydarzy po wyborach prezydenckich. Bo jeśli będzie sytuacja taka, że zmieni się lokator w tym sensie, że ten nowy będzie związany z tą większością sejmowo-rządową, to z całą pewnością Donald Tusk i jego rząd przejdą od etapu w dużej mierze administrowania, bo przez weto prezydenckie można przecież wiele rzeczy blokować, do momentu, że jak powiem, pełni władzy. Natomiast w wariancie skrajnym może być sytuacja, to jest na dzisiaj bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w PiS-ie moim zdaniem nie dokonają się większe zmiany, większa refleksja tego, co trzeba zrobić, ponieważ nie wyszło pod kątem przyszłości, i może być sytuacja, w której w skrajnym wariancie to jednak kandydat niezwiązany z tą tworzącą się większością rządowo-parlamentarną będzie prezydentem w latach 2025-2030. A to z kolei oznaczałoby, mówimy o tu skrajnym wariancie, że między 25 a 27 rokiem, czyli w tej drugiej części kadencji, która się właśnie zaczyna parlamentarnej, znowu będzie konieczność współdziałania, kohabitacji między prezydentem wyłonionym z innej większości politycznej, przynależnym do innej większości, do innej formacji politycznej, a tą większością rządową parlamentarną. PiS przetrwa tę kadencję, tę 4-letnią kadencję. Jarosław Kaczyński ma 74 lata, za 4 lata będzie miał 78. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest do pomyślenia bez niego? Kto mógłby ewentualnie zająć jego miejsce? No, chętnych jest wielu. Natomiast, ale nikt nie został jeszcze namaszczony. Natomiast nie został namaszczony. Natomiast podstawowy problem tej reprezentacji, która została wyłoniona, Prawa i Sprawiedliwości, sprowadza się do tego, co ja określiłem dzisiaj na świeżo, że to jest w dużej mierze zamknięty fundusz emerytalny, notabli Porozumienia Centrum i Prawa i Sprawiedliwości. To są w większości politycy, którzy nie są zainteresowani zmianami. Część z nich właśnie wejdzie w wiek emerytalny, część z nich już jest w wieku emerytalnym. Oni są zainteresowani trwaniem. Bo to, co jest na ich horyzoncie, to jest jeszcze ta, może jeszcze jedna kadencja, nawet w opozycji, ale z perspektywą wypracowania sobie lepszego wskaźnika emerytalnego. I w zasadzie do tego się to będzie sprowadzało. W mniejszości są ci młodsi, głównie politycy PiS-u, którzy dostrzegają konieczność zmian, bo wymuszają je zmiany cywilizacyjne, które się dokonują w Polsce. My nie jesteśmy jak zamknięci w skorupie, przecież to, co widzimy, ta progresja, szczególnie światopoglądowa, ona przecież do nas dociera, co coraz bardziej jest widoczne. I teraz ktoś, kto to pomija, kto tego nie uwzględnia w kalkulacjach, jeśli chodzi o strategię wyborczą, a tak zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, przegrywa i będzie dalej przegrywał. Marcin Palady był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, socjolog polityki. Będziemy się jeszcze spotykać i rozmawiać o liczbach w naszej polityce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.